Siemanko, siemanko, witajcie ponownie. Dzisiaj, jak widzicie, lecimy sobie znowu fajnie, wygodnie. Poprzednim razem pokazywałem tą czarną skanię, czarną strzałę. A teraz jadę drugą, też taką nową, fajną skanią w tej firmie. Ale ta ma kolor czerwony, a wiadomo, jak czerwony, to sportowy, to zapierniczać można. I dzisiaj, w odróżnieniu od poprzednich moich wrzutek, poprzednich kursów moich, dzisiaj jadę do Wyszkowa, za Warszawę. Właśnie, jak możecie tutaj zauważyć, możecie zauważyć, jadę właśnie, omijam Tomaszów Mazowiecki. Jadę sobie dalej. Wiem, że jadę tam się rozładować. Tam jest fajnie, bo w Wyszkowie to idzie raz, dwa. Dosłownie momentalnie jestem rozładowany i mogę wyjeżdżać. O, tutaj macie właśnie fabrykę płytek ceramicznych Paradyż. Każdy, kto demontował jakąś, nie wiem, łazienkę czy kuchnię, wie, co to za firma. Zresztą chyba większość ludzi wie. Jadę sobie do Wyszkowa, tam się rozładuję z warzywek, które wiozę. Jedziemy, tak jak już wspomniałem, fajnie, pięknie i wygodnie, fajniutką, czerwoniutką skanią. I w drodze powrotnej, z tego co wiem, coś tam jeszcze mam zabrać. Aczkolwiek spieszy mi się, nie powiem, że nie, bo na 8 jest godzina teraz 22:50, a ja o 8 rano muszę być w swojej normalnej pracy. Także trzeba jechać, nie ma co się opierniczać, trzeba zapieprzać. A jak tam dalej pójdzie, no wiadomo, no drogi nie mam co wam pokazywać, no bo no, jest 23, ciemno, wszędzie, głucho wszędzie. A co to będzie, to zobaczymy. Postaram się wam jeszcze później coś tam rzucić. Jak tam jest. No, a wyposażenie tej skani podobno jak i tamtej czarnej. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo wygodnie, bardzo nowo, że tak powiem. No, zegary, ja jestem pod wrażeniem tych zegarów. No, świetnie wyglądają, fajnie to jest zrobione, naprawdę. O, jaki kolorowy, fajny, pięknie. Pięknie sobie leci. Dyskoteka oświetlona. Dobra, do później. No, ja już przejeżdżam przez Warszawę. Trzeba zwolnić. Jadę właśnie S8. O kurczę, to nie ten pas. S8 przez Warszawkę, jak widać. Przelecimy i za, nie wiem, godzina, za godzinkę powinienem być na miejscu. Dobrze, że w nocy się leci. Zresztą w dzień tu jest zakaz wjazdu dla ciężarówek. Nie można tędy w nocy przejechać. Dopiero po 22, bodajże, jak dobrze pamiętam, można tędy wjechać. No, także jadę sobie przez naszą stolicę wspaniałą. Jak widać, dalej sobie lecimy. Za chwilę będziemy przepływać. Pło, co ja gadam. Widzicie, też gadam głupoty, bo już północ. Będziemy przejeżdżać nad Wisłą. Szkoda, że ciemność. Latarnie oświetlają tylko drogi, a nic dookoła nie widać. No ale takie są uroki jazdy nocą. Tutaj nic nie zobaczycie. Pod nami właśnie jest Wisła. Kominy elektrociepłowni. I lecimy sobie jeszcze trochę.
zawsze się, kurczę, przejeżdżam przez tą Warszawę, się, nie wiem, trzeci raz już chyba jadę tutaj do... O, coś tam się dzieje? Nie. Trzeci raz już chyba jadę tutaj do Wyszkowa i za każdym razem, jak przejeżdżam przez tą Warszawę, jakiś taki mam lekkiego stresa, bo jakoś przez te uliczki wszędzie tutaj, znaczy uliczki, no przez tą drogą tutaj przemknąć, to jest, to nie są takie proste rzeczy dużym. A ja, że jestem pół kierowca, tylko zestresowany jeszcze, jak jeżdżę takie miejsca, to po prostu młody, niedoświadczony, to się boi, aby jakiś warszawiaczek nam nie wyjechał przed maskę. Dobra, dam znać później, jak tam mi idzie. Już tutaj powolutku, jak widać, coś tu się porobiło. Bardzo tej drogi. Grubo wyleciał. Jakie Audi wyleciało z drogi. Ile to wszystko błyska. Dyskoteki włączone. No, ja już na miejscu, pod rampą, dokumenty zaniesione i czekam na telefon. Mam nadzieję, że szybko pójdzie, bo tu w ogóle żadnej kolejki nie było. Może, może szybciutko rozładują, zaraz ustalę, gdzie mam tam jechać po towar jeszcze i śmigam. No ja już rozładowany jest trzecia godzina, zasuwam. To jest gdzieś koło piątku, jak z tego co sprawdziłem, ten załadunek, nie wiem nawet czego, szczerze mówiąc, bo mi nie zdążyli powiedzieć. Zasuwam, ile fabryka dała na odcince, bo nie ma czasu, żeby się wyrobić. Kurczę, będę gdzieś po piątej, będę na miejscu na załadunek, żeby ja najszybciej do roboty pójdę, zdążę na stygi. I widzicie, to, bo tak to właśnie jest, wszystko trzeba, kurczę, zgrywać i chociaż szczerze mówiąc jestem troszeczkę zdenerwowany, bo jak wcześniej mi dzwoniła tutaj, że mam dzisiaj jechać na ten Wyszków, nic nie mówiła, że mam mieć jeszcze w drodze powrotnej załadunek. I to mnie troszeczkę już irytuje, kurczę. Mówiłem, że mam na 8, muszę być znowu w pracy, a teraz muszę jeszcze gnać, kurczę, i nie wiem czy zdążę i... Tak to właśnie bywa w transporcie. Także do później. No, ja już załadowałem na szczęście tylko dwie palety, ale już mamy 5 po 6. A ja na 8 muszę być w pracy, a jeszcze nie, nawet Łodzi nie minąłem. A w takich krzokach byłem po jakieś dwie palety, tam nie wiem, koperek jakiś, szczypiorek czy jakieś inne, coś tam takiego małego, drobnego. Że normalnie masakra. Nic, jadę i zapierniczam. No, mam nadzieję, że się na styk wyrobię. Na styk najprędzej, bo inaczej to innej opcji nie widzę. No, ale teraz macie w dzień. Możecie sobie w dzień, 6 rano. Jadę po trasie. Minąłem zjazd właśnie na piątek, bo z okolic piątku brałem te dwie palety. I jadę na Katowice. A jedynką. Sadzę, ile fabryka dała. Nie wiem, czy zdążę wam auto z zewnątrz pokazać. Zobaczcie, jakie czerwoniutkie. Powinno zapierdzielać jeszcze trochę więcej. To bym może na pewno się zdążył. Ale no na razie trzeba zaradzić z tym, co się ma. Dobra, trzymajcie się tym razem. Tylko tyle. Mam nadzieję, że następnym razem nagram coś więcej. Trzymajcie się, hej.